Tam. Cześć wszystkim. Ewa pobiegła po flipcharta. Możemy włączyć w tym projektor? Tak. Ja lubię bardzo nowe technologie, ale prezentację robię totalnie analogowo. Nazywam się Kamila Sidor i jestem współzałożycielką i CEO Geekers Carrots. Tutaj w Szczecinie byłam po raz pierwszy rok temu i pamiętam, jak Ewa w pomarańczowych butach, cała zestresowana, rozpoczynała spotkanie, a teraz dzisiaj, jak ją zobaczyłam, to miałam wrażenie, że po prostu dziewczyna jest w swoim żywiole. Strasznie fajnie jest obserwować takie rzeczy. Ale dzisiaj przyjechałam nie po to, żeby wam opowiadać o Geekers Carrots i nie o tym, w ogóle nie będę o tym mówiła tak naprawdę, ponieważ Ewa mnie poprosiła, żebym opowiedziała o czymś, co trochę wcześniej się wydarzyło niż Geekers Carrots. A mianowicie o mojej przygodzie, albo o moim przypadku, jak zostałam inwestorem w startupie technologicznym. I dzisiaj opowiem o tym startupie technologicznym. Nie jestem ekspertem, ponieważ jako inwestor nie mam, akurat jestem takim tam inwestorem, że nie mam prawa głosu, nie mam prawa głosu w niczym i nigdy moje zdanie nie było brane pod uwagę. Natomiast jestem bardzo blisko z założycielem, więc obserwowałam ten startup, także dokładnie go wypytałam o wszystkie szczegóły i będę prezentowała czyjś startup tak naprawdę, ale jestem, że tak powiem, sercem przy tym startupie i kasą i udziałami, a teraz już udziałami tylko i opowiem. Więc jeżeli będziecie mieć szczegółowe pytania i nie będę potrafiła na nie odpowiedzieć, to odeślę was do odpowiedniej osoby. Mam pierwsze pytanie do was. Kto z was ma startup technologiczny? Tak, podnieście i trzymajcie. Chwilę. Okej, dobra. Kto z was robi aplikacje mobilne? To też się liczy. Okej, dobrze. A kto z was w przyszłości planuje prowadzić swój startup technologiczny bądź prowadzić swój jakiś projekt związany z aplikacjami mobilnymi? Okej. Dobra, to jest mniejszość, tak, więc postaram się mówić krótko. Jeżeli ktoś będzie miał pytania szczegółowe, ja tutaj będę do niedzieli i będzie można jeszcze ze mną na ten temat porozmawiać. Postaram się też mówić ciekawie, żeby te osoby, które nie przyszły na moją prezentację, tylko na jakąś inną tutaj, też z tego coś wyniosły. Dobra. Tak jak mówiłam, przypadkiem zostałam inwestorem. Mój chłopak kiedyś przyszedł do mnie i powiedział: słuchaj, kochanie, zrobię startup technologiczny. Ja powiedziałam: o, super, w końcu, kolejny startup. A on mi powiedział: ale tym razem będzie inaczej, bo tym razem nie będę brał, nie chcę brać żadnych zleceń, żeby się utrzymać, więc czy mogłabyś mnie utrzymać tam przez chwilę, przez rok? Ja pracowałam w tym banku, co dzisiaj krówki od nich mamy. No i mogłam sobie pozwolić na to, żeby faktycznie go pomóc mu w utrzymaniu się, bo to nie była cała kwota, z której się utrzymywał, pomóc mu w utrzymywaniu się. Z tego roku zrobiły się 3 lata i nadal w niego wierzyłam i w sumie mi się opłaciło. Taka jest koniec historii. Opłaciło mi się. Dostałam 5% udziału w jego biznesie, który biznes przynosi pieniądze, zyski i dostałam zwrot kapitału. O czym w ogóle nie marzyłam, tak. I mówi się, że na początku, jak powstają startupy, szczególnie te pierwsze, to inwestorzy nie chcą w to inwestować i nie chcą inwestować, bo ludzie ci mają doświadczenie, a czasami jest tak, że ludzie nie chcą brać inwestycji, bo chcą mieć dużo wolności i szukają pieniędzy w tak zwanych 3F, family, friends and fools. Ja zawsze sobie myślałam tak, no z rodziną z nim nie jestem, to mój chłopak. Przyjaciółmi też nie jesteśmy, bo jesteśmy czymś więcej. No to została mi ta trzecia grupa fools i dobrze mi było w tej grupie. I też was zachęcam, żeby mieć oczy szeroko otwarte, kogo wesprzeć na wczesnym etapie, bo to się opłaca i też może być fajna zabawa i bardzo dużo nauki. Motivaps. Motivaps to był pierwszy startup, do którego podszedł Tomek podczas tych 3 lat.
Tomasz Kolinko, to jest założyciel, właściciel Motive Apps i Appco, o których dzisiaj będę mówiła. Pierwsza rzecz była taka, że Tomek doszedł do wniosku, że będzie robił aplikacje mobilne. Tomek jest programistą, nauczył się, jak tam programować na iOS-a i zrobił aplikację. Pierwsza aplikacja była na rynek polski i dotyczyła Wyspy Wolin. Był tutaj autor, który napisał przewodnik na temat Wyspy Wolin i, no i chciał mieć wersji takiej mobilowej. No i tam trochę posiedzieli, nie wiem, tydzień, dwa, parę dni, nie za dużo czasu, no i weszła aplikacja do App Store'a. I wielki sukces, słuchajcie, wielki sukces, ponieważ ta aplikacja była w top 50 najlepiej zarabiających aplikacji w pewnym czasie, tam okresie, i zarobiła w sumie za cały ten czas, to było tam, nie wiem, rok, dwa, 700 zł. Kamila. Ile zainwestowałam pieniędzy? Ponad 20 tysięcy złotych. Pierwszy startup. Tak. I przykład Wyspy Wolin pokazuje, jaki jest rynek polski. Można osiągnąć na nim sukcesy, natomiast są bardzo małe. Jak będziecie myśleć o robieniu aplikacji, policzcie swój rynek, bo możecie zgarnąć na nim 90%, 50% swojego targetu i zarobić całe szalone 600 zł w ciągu paru miesięcy i być wysoko w rankingach. Myślcie o swoich rynkach i przeliczcie, ile jest tam klientów, ile jest waszych użytkowników. Przeliczcie, ile z tych użytkowników, a średnio to jest 3% z waszego targetu kupi waszą aplikację, ile ich naprawdę jest. Po tym doświadczeniu przyszedł czas na kolejną aplikację. I to był Goal Setting Workshop. Goal Setting Workshop jest to aplikacja do ustalania celów noworocznych. I ta aplikacja została skierowana na rynek amerykański. Była produkowana, hop, do sklepu, wrzucona i nic. Nikt nie kupuje, bo takich aplikacji jest tam bardzo, bardzo dużo. To, co Tomek zrobił, to napisał kilka press release'ów i rozesłał po dziennikarzach. Oczywiście po dziennikarzach amerykańskich, bo już nie chciał robić na rynek polski, bo miał sukcesy na rynku polskim, natomiast nie opłaciły się te sukcesy po prostu. I napisał po prostu press release'y, rozesłał je i w pewnym momencie odezwał się dziennik Fast Company. Czy ktoś z was kojarzy dziennik, gazetę Fast Company? Karol, się nie liczysz? Ktoś? Okej, tam jeszcze tak jest. Karol jest w kręgu przyjaciół, rodziny, więc się nie liczę. Fast Company napisało o tej aplikacji. I tak naprawdę nigdy nie wiedzieliśmy, czy to było dlatego, że oni dostali tego press release'a, czy po prostu akurat dziennikarz szukał czegoś przed Bożym Narodzeniem do ustalenia celów noworocznych. Napisali i nagle zaczął się ruch. W ciągu pierwszego tygodnia po tym artykule Tomek zarobił 6-8 tysięcy złotych. Już nie pamiętam dokładnie, że to jest 6-8 tysięcy w ciągu tygodnia, tak? Była jakby wzmianka w gazecie, o której nie słyszeliście. Oczywiście ta gazeta w Stanach nie jest jakaś duża, natomiast ma więcej użytkowników i odbiorców niż Gazeta Wyborcza w Polsce, po której użytkownicy kupują rzeczy. Później, wiadomo, minęły święta, minął pik, aplikacja się ustabilizowała na jakimś tam poziomie sprzedaży, natomiast nie były to jakieś bardzo duże pieniądze. Tomek nadal myślał, co tu zrobić, żeby ją nadal sprzedawać, tak? I zaczął się bawić rzeczami, które były jakby tanie, bo nie miał dużego jakby nakładu na marketing. PR w jakiś tam sposób już zrobił i jakoś wyczerpały się jego jakieś tam możliwości i jego kreatywność. I zaczął szukać nowych obszarów. I między innymi wpadł na to, że fajnie działa, jak się zmienia słowa kluczowe przy wgrywaniu aplikacji mobilnych do sklepu. Czyli się wgrywa taką aplikację i tam się ją nazywa i dodaje się słowa kluczowe, po których ludzie szukają tych aplikacji. I to, co on wtedy zauważył, on i jego kolega, który tam mu pomagał przy kolejnej aplikacji, że zmieniając te słowa dosyć często,
patrząc, jakie są trendy na rynku, powiedzmy, nie wiem, teraz mamy w Polsce jakieś powiedzonka, taka sytuacja na przykład, nie? I wiedząc, co jest takie trendowe, tak, dodając takie słowo kluczowe, ludzie później wyszukują tego po takich słowach. I oni zaczęli bawić się tymi słowami kluczowymi i to bardzo, bardzo zwiększyło im po prostu sprzedaż, tak? Czyli warto szukać jakichś niestandardowych, jeszcze może nieodkrytych sposobów, jak można swój biznes, swoje aplikacje mobilne promować. Taka sytuacja. I z tych aplikacji dokładnie to sobie zanotowałam. W pewnym momencie po samym doborze dobrych słów kluczowych, czyli bez PR-u, bez pisania do blogerów i tak dalej, bycia w jakichś ważnych miejscach, na konferencjach i tak dalej, ta aplikacja jedna zaczęła przynosić miesięcznie od 1500 do 2000 zł i w sumie zarobiła 60 tysięcy złotych do tego czasu. I to jest pokazanie po pierwsze rynku. Pytanie, czy chcemy być dużą rybką w małym stawie, a jeżeli mówimy o stawie jako o kraju, no to jeżeli mówimy tu o Polsce, to o kałuży, czy chcemy być dużą rybką w kałuży, czy może chcemy być małą rybką w oceanie. I ja bym wam radziła, żeby być małą rybką w dużym oceanie, żeby pisały o was gazety, których nigdy nie słyszeliście, ale które mają po 70 tysięcy odbiorców i żebyście znajdowali jakieś takie niestandardowe, nowe, czasami może nie wyjdzie na początku rozwiązania, marketingowania i PR-owania swoich produktów. I jak Tomek robił to się nazywa App Store Optimization, czyli taki, jak teraz jest SEO dla Google'a, to jest tak jakby SEO dla App Store'a. I zaczął się bardzo tym interesować. I dużo ludzi mentorował, którzy robili aplikacje, jak je wypromować i tak dalej. Dużo ludzi się pytał, jak on to robi, więc on tłumaczył, a później jak to programista, zamiast tłumaczyć, zrobił po prostu jakiś tam skrypcik w PHP i podsyłał po prostu ludziom skrypcik w PHP, który by im pomagał dobierania odpowiednich słów kluczowych. I postanowił, że to jest taka potrzeba, którą wielu deweloperów iOS-a ma, żeby jakoś dobierać te słowa. I doszedł do wniosku, że zrobi aplikację webową dla deweloperów iOS-a, którzy właśnie zajmują się sami dewelopują, sami promują aplikacje. I tak powstało AppCodes. Jest to narzędzie dla deweloperów iOS-a, webowe, płatne na subskrypcję. I ten startup, po tych aplikacjach, ten startup okazał się żyłą złota tak naprawdę. I teraz chciałam opowiedzieć tutaj trochę o PR-ze. Po pierwsze, Tomek pracując nad tym bardzo szybko, znaczy miał pomysł i doszedł do wniosku, że musi to szybko wypuścić, ponieważ już czuł, że konkurencja się zbliża. I tak, konkurencja go ubiegła o 2 tygodnie. Czyli 2 tygodnie przed startem jego aplikacji konkurencja weszła z identyczną rzeczą. To, co on zrobił, to poszedł na fora internetowe i zaczął rozmawiać z ludźmi na forach internetowe, to znaczy na Reddita, na specjalistyczne fora dla deweloperów, na Quorze i zaczął dyskutować z ludźmi, co oni jako deweloperzy potrzebują, żeby promować te aplikacje. I tam padały różne opinie. Między innymi jeden z jego rozmówców powiedział, że on jako twórca chciałby przewidywać, jakie słowa mu się opłacą, żeby używać, tak, czyli wcześniej, żeby mu przewidywało, albo przewidywać, jakie konkurencja użyła słów kluczowych, tak, czyli powiedzmy wchodzi sobie Angry Birds i jakich oni słów kluczowych tam używają, tak, tak, bo to jest konkurencja dla tego startupu. I Tomek powiedział do tego kolesia, nie, to jest bzdura, tego się nie da zrobić i tak dalej. No ale programista to jest taki człowiek, który później myśli, a może jednak się da, tak. I okazało się, że się dało. I on zastosował, więc zrobił serwis, identycznie jak konkurencja, go trochę wyprzedziła i dodał do tego dodatkowe funkcje, o których się dowiedział od ludzi rozmawiając na temat danego problemu. Zrobił to, no i zrobił, zaplanował sobie, kiedy wypuści to. I miał to wypuścić w marcu 2012 roku, postanowił, że w poniedziałek launchuje, we wtorek chyba wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, więc miał ograniczony czas, kiedy to wyda i koniec, nie ma jakby, że tam 2 dni dłużej czy krócej. No i było i w niedzielę skończył programować wszystko, tak? Kto z was jest programistą? Okej, trochę jest. 2 tygodnie programowania i nagle stop, co znaczy, że nie można z nim rozmawiać jak z człowiekiem, nie? Znaczy,
jest ciężko z nim rozmawiać. Na pewno nie ma empatii, na pewno nie ma empatii, nie ma w ogóle jakiegoś takiego, znaczy jest oderwany totalnie, tak jakby, jakbyście, nie wiem, pewnie mieliście matematykę, jakbyście całki robili przez 2 tygodnie, po 10 godzin albo 11, tak. I później ktoś do was mówi, nie wiem, jak się nazywa, czy idę, to nie jest to pytanie, na które potrafisz odpowiedzieć. I to, co on zrobił? Sztywny deadline, kiedy chciał to wypuścić. W niedzielę o godzinie 15 miał czas, żeby zrobić jakąś tam informację prasową. I to, co on zrobił, to po pierwsze usiadł i zrobił slideshare'a na temat tego, co zrobił, jak działa jego serwis, co robi. I nagrał filmik. Nagrał krótki filmik, taki screencast, czyli najpierw on się pokazał, później był screen, jak działa ta jego aplikacja, on ze swoim głosem. I ja dzisiaj obejrzałam ten film po raz kolejny i się przeraziłam. Z tyłu bałagan w domu, coś się odbija od jakiegoś obrazu. Do tego jego piękny polski akcent, ale wytłumaczone wszystko jakby w porządku, tak? Można się dokładnie, każdy rozumie, co on robi. Serwis, wszyscy mówili, słuchaj, wszystko jest dobrze z tym serwisem, tylko weź ty jakiegoś designera, grafika, popraw to, żeby to jakoś wyglądało, bo tragicznie to wygląda. Chłopak miał 5 godzin, żeby coś zrobić. Zrobił slideshare'a, nagrał ten filmik szybko, może nie idealnie, ale zrobił to i napisał i wrzucił to do... Czekajcie, muszę zobaczyć, czy, żebym nie pomyliła historii, dobra? O, wrzucił to na Hacker Newsy. Znacie Hacker Newsy? Okej. Okay. Hacker Newsy, zapiszcie sobie. I napisał do dziennikarki z TechCruncha, która napisała o jego konkurencji. I napisał do niej tak, nie pisał do niej, cześć, nazywam się tak, jestem z Polski i mam nowy serwis, który ma i tutaj cała lista. Nie, on napisał nie krótko. Hej, pisałaś 2 tygodnie temu o konkurencji, ja mam bardzo podobny portal, tylko mamy dodatkowe jeszcze funkcje, rzuć okiem, tutaj masz dostęp. Krótko, zwięźle, do konkretnej osoby, do jednej osoby. Ona przeczytała to, zainteresowała się, szybko sobie poczatowali i ona wrzuciła to na TechCruncha na jedynkę. Znacie TechCruncha? Tak, i to było na TechCrunchu na jedynce i ponieważ wiecie, on miał to całą noc nieprzespaną, to było tak jakby to kodowanie, robienie PR-u, później tylko były już Red Bulle i nastawianie sobie budzika co godzinę, żeby sprawdzać, co się dzieje na tym serwisie, no bo bardzo dużo ludzi zaczęło wchodzić. I tyle. I biznes się zaczął kręcić, tak? Jeden post i w tym poście był ten filmik, ten dziwny filmik nagrany, nadal tam jest. Można w ogóle sobie wygooglać to. Upcodes, TechCrunch, jest ten dziwny filmik z tym domem, z takimi dziwnymi rzeczami z tyłu. Już je wyrzuciłam, więc dobrze, że już ich nie ma. I biznes zaczął się kręcić. I coraz było więcej klientów, było bardzo przyjemnie, natomiast po 2-3 miesiącach App Store zmienił algorytm i ten serwis przestał działać poprawnie. I to było takie smutne, bo wszyscy ludzie pisali to na Twitterze, a Tomek nie korzystał z Twittera. A teraz już korzysta. Codziennie tam jest, tak? Nawet jeżeli nie tweetuje, to tam jest. Tam ludzie wcześniej zaczęli pisać, że hej, nie działa, coś tam, że w ogóle ludzie dyskutowali o tym, że zmieni. No to Tomek się trochę później dowiedział. Natomiast on zrobił wcześniej jedną bardzo fajną rzecz. Zrobił taki automat dla swoich klientów, gdzie wysyłał cześć, czy jesteś zadowolony, cześć, nie wiem, cześć, Rahim, czy jesteś zadowolony z naszego serwisu, jak nie, to napisz, co ci się nie podoba, bo nadal rozwijam nasz serwis, krótko. I przez to, jak była ta zmiana, to ludzie zobaczyli, że coś jest nie tak i zaczęli mu pisać, że słuchaj, tu coś nie działa, może popraw, może to i tak. No i znowu było. 2 tygodnie, czy tam tydzień programowania, odcięcie od rzeczywistości, praca nad tym i identyczna sytuacja. Tomek w ostatnim momencie, w ostatnim już przed padnięciem na 2 dni snu zakończył swoją pracę, poprawę slideshare'em, znowu prezentacją i zrobił prezentację na temat, co się zmieniło, co było stare, co jest nowe, jakie były zmiany. Wrzucił to na slideshare'a, zatweetował w
Pierwszy był Twitter, zatwitował, bo tam dużo już ludzie wcześniej rozmawiali i poszedł na Hacker Newsy, żeby to wrzucić, ale nie zdążył, bo już ktoś wrzucił na Hacker Newsy z tego Twittera, tak? Więc to była druga jego akcja, ludzie już to wrzucili. I wtedy dziennikarka TechCruncha się inna do niego odezwała, że chciałby o tym napisać artykuł. I Tomek wtedy powiedział, TechCruncha już nie czytam, TechCrunch mnie czyta. I ten Crunch zrobił drugi artykuł na ten temat, na temat tych zmian, z jego prezentacją i z jego uwagami. I ten drugi TechCrunch to był strzał w dziesiątkę, ponieważ ten slideshare został obejrzany przez, gdzie jest ta cudowna liczba, 300 tysięcy razy został obejrzany slideshare. W pewnym momencie przez jeden weekend był jednym z trzech albo z pięciu najczęściej oglądanych slideshare'ów tam w jakiś weekend. I to co dało to oczywiście duży napływ klientów. Bardzo dużo ludzi nadal mówi dla Tomka, że dowiedziało się właśnie z tego slideshare'a o nim. Tak? On się tam dzielił wiedzą, informacją i na końcu oczywiście reklamował swój portal. I od tamtego czasu, czyli to było lipiec 2012, ten portal przyniósł 500 tysięcy złotych netto. Słucham? Dla ciebie. Napisać? Nie, 500 tysięcy. Wiesz co, no, rok, trochę coś takiego. Oczywiście... jeszcze raz? Ja powiem tak, bo rentowność, czyli to jest netto. Netto. Tak, więc już jest po podatkach, ponieważ tam pracuje właściciel i jeszcze jeden programista, no to nie są duże koszty. Nie ma biura, są kawiarnie. Nie, znaczy nie wiem, jaką mają umowę, bo jako inwestor niestety nie mam wglądu w takie rzeczy. I teraz przygotowałam Wam po tej mojej prezentacji kilka takich rzeczy, takich podsumowań, których warto pamiętać. Po pierwsze. Tak, oczywiście, znaczy są tam jakieś zmiany i oni tam wtedy spinają się, siadają i zmieniają, tak. Tak, więc od czasu do czasu są. Natomiast to było chyba największe, bo to było niedawno, tak. Taki crash był największy, tak. Nie widziałam innych zawałów serca tam, więc chyba to był największy. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o w ogóle o biznes i rynek, a na pewno rynek aplikacji mobilnych, ignorować Polskę. Jak ignorować Polskę? I mam kilka rad, jak zignorować Polskę. Pierwsza rzecz, nie pisać polskich press release'ów, od razu pisać po angielsku. Jeżeli polski dziennikarz się odezwie, nie odpisywać mu, bo nie macie czasu, bo musicie pisać press release'y w języku angielskim. Zmuszać się do pisania po angielsku. To jest tak, że to, co Tomek mówił, że bo konsultowałam z nim przed tym, jak tutaj przyszłam, mówi, powiedz im, że mi było bardzo ciężko się przestawić na język angielski. Ale im szybciej oni zaczną to robić, tym szybciej będzie im łatwiej, tak? Nie, żadnych korpetycji nie wierzę. Po prostu trzeba pisać, tak? Trzeba po prostu pisać, wysyłać i tak dalej. Nie robić PR-u i marketingu po polsku. Omińcie Polskę. Jeżeli chcecie iść na duży rynek, chcecie zrobić normalne pieniądze, tak? Bo ktoś może hobbystycznie robić rzeczy, tak? Natomiast jeżeli ktoś chce zarobić dobre pieniądze, trzeba iść na rynek globalny, anglojęzyczny, pisać, robić marketing i PR po angielsku. Jak ktoś mi mówi, że w Polsce chce się rozgrzać i się nauczyć, to ja mówię, to uczysz się czegoś gdzieś, gdzie w ogóle ten rynek wygląda inaczej, tak? Więc nie ma co się uczyć w Polsce, jak zrobić biznes w Stanach, bo to są dwa różne biznesy. Kolejna rzecz, PR to statystyka. Z PR-em jest trochę jak z loterią. Nie ma co się zrażać. Jeżeli się wysłało 10 press listów, to jeżeli ich nikt nie przeczytał, to trzeba widocznie drugą paczkę 10 press listów rozesłać. Trzeba liczyć, że co któryś dopiero press list trafi na odpowiedniego dziennikarza, odpowiedni czas, na odpowiedni temat. Po prostu trzeba wysyłać, dawać o sobie znać. Jeżeli nie wiecie, jak napisać press list po angielsku, albo jak nie wiecie, jak się do tego zabrać, jest bardzo dużo tutoriali w internecie, do których po prostu trzeba sięgnąć i
i się po prostu nauczyć. Im szybciej zaczniecie to robić, tym szybciej będziecie mistrzami w tym. To, co w Polsce rzadko się zdarza, ludzie nie liczą rynku. Zachęcam Was, żeby liczyć rynek po prostu rynek, do którego celujecie. To się robi tak, jakby ktoś nie wiedział. Ile jest iPhone'ów w Polsce? Rahim? No, 2 miliony już? Ja myślę, że nie jeszcze. Powiedzmy, że tyle jest, albo nie, weźmy milion, nie? Albo dobra, niech będzie. I powiedzmy, jeżeli chcemy, nie wiem, mówić do, nie wiem, do kobiet z małymi dziećmi, tak? No to wiadomo, to już jest 600 tysięcy tych kobiet, tak? A z małymi, z małymi dziećmi pewnie jest ich, nie wiem, 100 tysięcy. I to jest wasza grupa docelowa i możecie przy optymistycznym założeniu, że zgarniecie bardzo dużo, że zgarniecie 3% rynku i to jest wasz, rynek, tak, w Polsce. W Stanach robicie to razy 100. Dlaczego razy 100? Ponieważ w Stanach jest 20 razy więcej ludzi, znaczy w Stanach anglojęzycznych jest ludzi 20 razy więcej i są 5 razy skłonni bardziej do płacenia. Liczycie rynek i patrzycie, czy wam się opłaca coś robić. Liczcie swój rynek. I na koniec chciałam powiedzieć, że trzeba działać szybko, quick and dirty, szybko, tak? Jeżeli nie czekać, że aż wam tłumacz przetłumaczy coś, bo jak tłumacz wam przetłumaczy, to nie będzie to autentyczne. Tam będzie czuć, że tam ktoś coś zrobił, nie jest to, nie wiem, funder, który ma miłość do tego serwisu, miłość do tej aplikacji. Nawet jeżeli będziecie mówić, że z silnym polskim czy wschodnioeuropejskim akcentem, to nic. Będzie tam widać pasję i zaangażowanie i to jest bardzo ważne. Nie wpuszczajcie tam jakichś lektorów, nie wpuszczajcie tam ludzi, którzy wam będą wygładzać różne rzeczy. Róbcie to szybko i pokażcie swoje serce i swoje zaangażowanie. Nawet jak będzie wam drżał głos, to będzie fajniejsze, niż to będzie jakieś bardzo wymuskane, ale straci to coś w sobie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, robiąc to szybko i sprawnie, musicie jakby zrezygnować z pewnych jakości, na przykład z grafika. Jak nie macie grafika w zespole, chcecie zrobić aplikację, to zróbcie to good enough, wystarczająco dobrze. Bo jak będziecie się bawić teraz z grafikami, różne wersje kolorystyczne, coś tam jeszcze i tak dalej, ucieka wam czas, tak? Ucieka wam czas, pojawia się, zamiast szybko wrócić na rynek, zobaczyć, co się dzieje z tym produktem, może coś trzeba go poprawić, warto szybko to robić, tak? Po prostu nie mieć kompleksów, tak? Wrzucać, iść do amerykańskich dziennikarzy, pisać do nich press listy, nagrywać filmiki, pisać slideshare'y i po prostu go global. Dziękuję. Może jakieś pytania? Pytania. Proszę, podnieś rękę, ja podejdę. Można pytać o wszystko, najwyżej nie odpowiem. Mnie interesuje, jakie były konkretne funkcje tej aplikacji, tak z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Tam wszystko jest. Znaczy to jest wyszukiwanie słów kluczowych dla swojej aplikacji i jest tam predykcja, na którym miejscu będziesz przy danym słowie kluczowym w wysokości, tak? Znaczy w tym rankingu. Kto zadał mi to pytanie, bo nie wiem, tutaj. Więc to jest jedna rzecz, druga rzecz, tam ci podpowiadają, jaką nazwę warto wrzucić do nazwy, bo jak masz w nazwie jakieś słowo, to wyżej wtedy idziesz do góry, tak, więc... Natomiast jeżeli sobie nazwiesz Angry Bird coś tam, no to Angry Bird cię zje, tak, więc może tylko Bird albo coś tam, tak. Ale zapraszam na appcodes.com, tam jest bardzo ładny slideshare na początku, i można sobie zobaczyć dokładnie, jakie są tam funkcjonalności, jak to działa. No dobrze, jak nie ma pytań, to dziękuję wam bardzo. To znaczy, zaraz zapraszamy na zabawę z Oculus Rift, ale coś tutaj Kacper napomniał, że ma
jakieś przemówienie. Nie, przemówienie to jest duże słowo. Mam takie przemyślenie, które tak naprawdę teraz mi przyszło do głowy. Ja bym chciał porównać te nasze spotkania do takiego projektu crowdfundingowego. Nazwijmy to, znaczy powiedzmy umieszczamy go na takiej platformie jak Wspieram to. Dlaczego takie porównanie? Ponieważ tak samo jak przy takim projekcie mamy projekt, czyli te nasze spotkania, czyli to, że tutaj jesteśmy, to, że jesteśmy w tym miejscu razem, to, że stworzyliśmy jakąś ideę, którą staramy się kontynuować. Mamy też wspierających, czyli was. Wy tu przychodzicie, zadajecie pytania, pomagacie nam w organizacji. Mamy takie miejsce jak na przykład Strefa 89, które nas wspiera. Mamy również instytucje bądź firmy, które wspierają nas przy organizacji całego zaplecza technicznego, przy organizacji cateringu. No i na samym końcu mamy nagrody, które są tutaj w postaci prelekcji. Ciekawych prelekcji, ciekawych osób, które staramy się zaprosić z całego kraju i ze Szczecina. Tak, i ciasto. Więc tak naprawdę chciałem wam podziękować, że tutaj wszyscy jesteście, że przychodzicie na te spotkania, bo to tak naprawdę dzięki wam one mają sens i dzięki wam one mają prawo i sens dalej funkcjonować. Więc dziękuję wam wszystkim i zapraszam, mam nadzieję, w grudniu, jeżeli nie w grudniu, to w styczniu. No i pokażmy, że tutaj da się coś w Szczecinie fajnego zrobić, bo tak naprawdę takie wydarzenia jeszcze większe, jeszcze lepsze są udoskonalone przez was przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Inicjatywa Geek Girls Carrots i czwartki social media z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Mam nadzieję, że będziemy dalej ze sobą współpracować. Ależ postaramy się jak najlepiej, Magdalena. No dzięki. Dobra, w Chill Out Roomie Kamila Sidor z Oculus Rift. Tam możemy po kolei, tak, żeby tutaj każdy mógł skorzystać. Zajmij miejsce, pozycję i przyjdziemy.